Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu węgiel, zima i inflacja w Polsce szok. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X, Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Węgiel, zima, inflacja w Polsce szok. Jak widzimy, co się dzieje na zewnątrz, jaka jest pogoda teraz w kraju, to nie dziwmy się, że na pierwszym wykresie rynek, który dyskontuje pogodę, pokazuje nam, jak bardzo rośnie cena węgla. Cena węgla znowu podskoczyła na giełdzie na świecie. No i oczywiście to w ostatnim czasie sprawia, że możemy wkrótce być świadkami implikacji tego zjawiska na inflacji w naszym kraju. I to pomimo, że w ostatnich miesiącach ceny węglowodorów, ceny nośników energii zaczęły kontrybuować negatywnie do inflacji, czyli były zjawiskiem dezinflacyjnym. Także zobaczymy, jak teraz cena węgla będzie wpływała na to, jaka będzie kształtowała się inflacja w Polsce w grudniu. Ponieważ dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące inflacji z dwóch źródeł w Polsce za listopad. Pierwsze dane to jest core inflacja w naszym kraju i jak widzimy tutaj była ona wyższa niż skrajnie pesymistyczna prognoza 11,4 i na wykresie widzimy cały czas kontynuację tendencji wzrostowej tego wskaźnika. Natomiast równolegle poznaliśmy dane dotyczące inflacji w naszym kraju w listopadzie, ale tworzone przez Komisję Europejską, przez Eurostat. No i Eurostat nam podaje, że w listopadzie inflacja w Polsce spadła do poziomu 16,1%, a w prognozach było to, a poprzednio było to 16,4%. Dlatego też widzimy, że mamy tutaj miks inflacyjny, miks sygnałowy. No i wygląda na to, że ten płaskowyż faktycznie się tworzy, a nie mamy do czynienia z wyhamowaniem inflacji. No, dlatego też będziemy się bardzo intensywnie przyglądać, czy wpływ zachowań ceny węgla i zima będą miały wpływ na inflację w naszym kraju i oczywiście jakie będą też tego komplikacje, konsekwencje w Europie, ponieważ tutaj te zapasy gazu w Europie także miały być niezwykle ważne do tego, żeby Europa miała przetrwać suchą w miarę stopą ten trudny okres, jakim jest zima. Dlatego też przed nami bardzo ciekawe komplikacje wypływające z pogody, warunków klimatycznych na rynki finansowe, na zjawiska gospodarcze, które się teraz dzieją. No i oczywiście polskie aktywa, które teraz są także ważne, na które warto zwracać uwagę, to przede wszystkim fakt, że rynek złotego cały czas pokazuje siłę krajowej waluty. Nie mamy wielkiej zmienności ani na euro złotym, ani na dolar złotym. Będę się dzisiaj posługiwał przede wszystkim wykresami tygodniowymi, ponieważ kończymy dzisiaj tydzień. To jest bardzo istotne dla tych, którzy mają długoterminowe pozycje. Kształt świec tygodniowych ma naprawdę znaczenie. Jak przyglądamy się parom związanym z PLN, tutaj nie widać jakiejś wielkiej rozbieżności, więc ewidentnie te dane o węglu, o zimie, o perspektywach inflacyjnych, o inflacji w Polsce, które są dla części inwestorów i wszystkich nas szokiem, nie wpływają na rynek finansowy ze względu na to, że były one już wcześniej uwzględnione, czyli zdyskontowane przez rynki finansowe, a dla rynku złotego ważne są teraz przede wszystkim globalne przepływy finansowe związane z amerykańskim dolarem do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara, a nie jakieś czynniki klimatyczne, ceny węgla, zimy czy poziomy inflacji w Polsce. To naprawdę nie ma większego znaczenia, rynek się tym nie przejmuje całkowicie. Dlaczego? A czym się przejmuje? Oczywiście tym amerykańskim dolarem, który jest na swoim indeksie dolarowym, dokładnie na średniej 200-sesyjnej. Odsyłam do porannego wpisu, gdzie było bardzo dużo już o tym, że rynki finansowe na całym świecie są na rozstajach, w kluczowym miejscu. Wkrótce decyzja musi być binarna albo-albo, czyli albo je przebijamy, albo odbijamy. W takiej sytuacji czeka nas w konsekwencji duża zmienność. No i oczywiście konsekwencją także będzie zmienność na rynku krajowych aktywów. A jako że polskie obligacje są na średniej 200-sesyjnej, a dzisiaj tracą na wartości, i warszawska giełda papierów wartościowych na indeksie WIG20 także jest na swojej średniej 200-sesyjnej, więc polskie aktywa warto rozpatrywać pod kątem tego,
że one są pochodną globalnych przepływów finansowych, a nie lokalnych czynników, czy też europejskich czynników, jakim jest pogoda, zima, węgiel i inflacje. To naprawdę teraz nie ma większego znaczenia. No i oczywiście polskie obligacje są teraz moim zdaniem niezwykle interesujące, ponieważ one faktycznie oznaczają, pokazują nam, czy inwestorzy, którzy własnymi milionami, a nawet miliardami dolarów, euro czy też złotych obstawiają scenariusze inflacyjne w naszym kraju. Jeżeli inflacja w Polsce ma rosnąć, to obligacje powinny być wyprzedawane. Ale jeżeli inflacja ma spadać i inwestorzy zakładają, dyskontując jakieś warianty w przyszłości, decydują się kupować obligacje, to w takiej sytuacji obstawiają oni równolegle, że inflacja w Polsce zacznie spadać. Więc spadki rentowności, które widać teraz na wykresie, moim zdaniem pokazują, że inwestorzy co najmniej od 2 miesięcy już obstawiają, inwestując własne miliardy euro, złotych, dolarów na to, że szczyt inflacji w Polsce się tworzy i że inflacja będzie się zmniejszać, a to jest ulubiona pożywka tych wszystkich, którzy liczą na hossę na polskich obligacjach, w ogóle na obligacjach na całym świecie. Więc moim zdaniem 2023 rok, już tak zdradzam, będzie taki zwiastun materiału dotyczącego tego, co według mnie, według moich prognoz ma się wydarzyć w 2023 roku. Uważam, że 2023 rok będzie przede wszystkim rokiem hossy na obligacjach, w tym także na polskich obligacjach. No i teraz rynki światowe. Ponieważ dzisiaj mamy ważny dzień wygasania grudniowych instrumentów pochodnych, będziemy się na tym koncentrować. Rynek może się dzisiaj dziwnie zachowywać w momencie wygasania tych instrumentów pochodnych i zwróćmy uwagę, że dla indeksu Standard & Poor bardzo dużą wagę rynek przywiązuje do strajku 3800 punktów. Jesteśmy w okolicach 50-60 punktów od tego poziomu, dlatego też ten poziom może być dzisiaj w grze. A jak zobaczymy, jaki jest wolumen, wartość opcji put i call kumulacyjnie na indeksie Standard & Poor, to widzimy, że mamy nowe rekordy wszechczasów wartości tych instrumentów pochodnych i one mają, przekraczają już na wartości 8 bilionów dolarów. To jest naprawdę gigantyczna suma pieniędzy, tak jakby praktycznie 2 roczne PKB Niemiec. Tyle jest w instrumentach pochodnych na Wall Street, na samym indeksie Standard & Poor. Jeżeli zobaczymy indeks Standard & Poor w średnim terminie, widzimy, że wydarzenia w ostatnich dniach przyniosły nam odbicie, potwierdzenie rocznej linii trendu spadkowego, czyli linii Bessy, potwierdzenie także średniej 200-sesyjnej w okolicach 4050 punktów, więc te spadki naprawdę sygnalizują nam, że giełdy papierów wartościowych mogą być w odwrocie. I dzisiaj im niżej zakończymy cały tydzień, tym gorzej dla perspektyw dla byków w końcówce tego roku. To także ma znaczenie. A wykres średnioterminowy, który rozpatrywaliśmy, warto teraz przenieść na wykres długoterminowy. I w takim wypadku brak przejścia poziomu okolic 4000 punktów daje nam potencjał ku temu, żeby wieścić nowy powrót w rejon średniej 200-sesyjnej, ale na wykresie tygodniowym, a ona przebiega w okolicach 3600 punktów. Pamiętamy, co się w październiku działo, kiedy rynek ostatnio testował to ważne wsparcie. No i teraz rynek oczywiście musi zdyskontować, czy wybiera dyskontowanie miękkiego wariantu rozwoju gospodarki, czyli takiej miękkiej recesji krótkotrwałej, czy też długotrwałej recesji, tak zwanego twardego lądowania. I to rynek teraz giełdowy musi wyceniać, dlatego poranny wpis był zatytułowany, że rynki są na rozstajach. Naprawdę one muszą teraz wybierać, a wiemy, że giełda wyprzedza i dyskontuje wydarzenia gospodarcze w perspektywie 6-9 miesięcy, więc one teraz dyskontują to, co się będzie działo w lecie 2023 roku. Znalazłem Ci kilka ciekawych raportów pokazujących to, co się może wkrótce wydarzyć. Pierwszy wykres pokazuje to, jak globalne spowolnienie gospodarcze jest powiązane z zachowaniem giełdy papierów wartościowych na Wall Street i wygląda na to, że jest ściśle powiązane także z wartością i z dynamiką wzrostu eksportu z Korei Południowej. I w tym wypadku ten wykres sygnalizuje, że jeżeli te wartości zaczną się odwracać i kierować się w kierunku co najmniej poziomów neutralnych, będzie wtedy szansa na to, żeby rynek zaczął także dyskontować globalne ożywienie gospodarcze, a to byłaby świetna pożywka ku temu, żeby indeksy giełdowe zaczęły rosnąć. Indeks giełdowy Nasdaq zachowuje się gorzej niż Wall Street, niż indeks Standard & Poor, z powodu oczywiście stopy dyskontowej, która w naturalny sposób zmniejsza, a wpływa bardziej na spółki te technologiczne, spółki typu growth, niż spółki value, które no, teoretycznie powinny być bardziej skumulowane w tych większych indeksach giełdowych jak Dow Jones czy też Standard & Poor.
Niemieckie indeksy giełdowe dzisiaj kluczowe będzie to, czy zamkniemy się poniżej poziomu 14 tysięcy punktów, ponieważ psychologiczne znaczenie tego poziomu jest duże. Każdy spadek poniżej będzie oznaczał, że rośnie także nadzieja podaży niedźwiedzi na to, że będzie nawrót tendencji spadkowej na indeksie DAX. Natomiast z optymistycznych wieści widzimy, że tutaj płynność jest na bardzo niskich poziomach, a to zwykle sygnalizowało, że może nawrócić tendencja wzrostowa tego wskaźnika. To także może być pożywka dla wzrostów indeksów giełdowych, czyli dla popytu na ryzyko. Dlatego też naprawdę rynki są na rozstajach i będą musiały wybrać. W tym tygodniu najważniejsze były oczywiście decyzje Fedu i bardzo często teraz wracamy do tych wycen na rynku pieniężnym, na które warto zwracać uwagę. Jak widzimy, na początku sesji amerykańskiej, dwa dni po decyzji Fedu, no, mniej więcej 7-8 punktów bazowych podskoczyła wycena przyszłych stóp procentowych szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast zdecydowanie mocniejszy ruch widać na europejskim parkiecie, czyli w tym wypadku moim zdaniem jest to sygnał, że euro może być bardziej kupowane. Stąd też no, nie dziwmy się, że na przykład euro-dolar nie chce spadać poniżej poziomu 1,06, a to z kolei jest bardzo dobra wiadomość dla polskich aktywów. Ale oczywiście o tym mówię praktycznie każdego dnia. Stopy procentowe i wycena euro, inna ważna europejska waluta, czyli funt brytyjski, i na tym następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie i co się teraz dzieje. Dzisiaj poznaliśmy także dane o inflacji w strefie euro. Była ona ciut wyższa niż wstępne prognozy w listopadzie, ale te dane nie mają większego znaczenia. Natomiast na to, na co zwracamy uwagę podczas dzisiejszej sesji, poza tym, że wygasają grudniowe instrumenty pochodne, to jakie były wskaźniki PMI w grudniu, dane wstępne dotyczące wielu sektorów, ale my koncentrujemy się na wskaźniku Composite, zbierającym, łączącym te wszystkie wskaźniki dla sektora przemysłowego i usług. I wygląda na to, że dla strefy euro były one wyższe niż zakładały prognozy. Jak widzimy na wykresie, kiedy porównamy to jeszcze ze wskaźnikami IFO, to tak jakby tworzyło się to już dno spowolnienia gospodarczego i rynek zaczął już myśleć o ożywieniu gospodarczym. Także to jest pewnego rodzaju ciekawostka i te dane dla strefy euro będziemy porównywać z danymi, które poznamy o 16 dla Stanów Zjednoczonych. I oczywiście im, gdzie dane będą lepsze, taka powinna być reakcja rynkowa, jeżeli jakakolwiek wystąpi dzisiaj z powodu tego, że te dane są przyćmione wygasaniem grudniowych instrumentów pochodnych. I równolegle poznaliśmy także dane PMI za grudzień dla Wielkiej Brytanii. One także były lepsze od prognoz i być może w tym wypadku także dane sygnalizują początek ożywienia gospodarczego bądź też dołek koniunktury gospodarczej. Także no, zobaczymy. Dlatego też rynki finansowe będą się też musiały nad tym pochylić, ale dla nas najważniejsza jest rynkowa stopa procentowa i amerykański dolar, ale w tym wypadku skoncentrujmy się na tym, że rentowności tych amerykańskich papierów nie chcą jakoś rosnąć, to jest dobra wiadomość. Bitcoin jednak zaczyna przechodzić przez poziom 17 tysięcy dolarów, a to jest zła wiadomość, ponieważ wybijamy się dołem z miesięcznego kanału wzrostowego i dzisiaj, jeżeli Bitcoin utrzyma się poniżej tego poziomu 17 tysięcy dolarów, to naprawdę wzrośnie prawdopodobieństwo nawrotu tendencji spadkowej na giełdach papierów wartościowych z powodu bardzo silnej korelacji między kryptowalutą a rynkami ryzyka. Dlatego też ostrzeżenie dla byków płynie z zachowania kryptowaluty. Amerykański dolar, jeżeli euro-dolar dzisiaj na świecy tygodniowej nie zamknie się poniżej poziomu 1,06, to moim zdaniem cały tydzień będzie sukcesem popytu, będzie informował nam, że te wszystkie dane, informacje płynące z banków centralnych zostały przez euro zdyskontowane pozytywnie, a dla amerykańskiego dolara negatywnie, a to będzie zachęta do tego, żeby jednak przeprowadzić kolejną falę wyciskania krótkich pozycji w euro-dolarze, czyli długich w amerykańskim dolarze, i zwiększy się prawdopodobieństwo ruchu euro-dolara w górę nawet w okolice poziomu 1,09. Dlatego też to ryzyko jest bardzo dobrze tutaj widoczne. I na rynku ryzyka patrzmy także na rynek surowcowy, przede wszystkim na rynek miedzi. Utrzymanie poniżej poziomu 8300 dolarów faworyzuje scenariusze prospadkowe na giełdach papierów wartościowych, tak samo jak utrzymanie poniżej poziomu 17 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Także miedź obserwujmy bardzo, ale to bardzo uważnie. Rynek złota na razie nie generuje żadnych nowych sygnałów, tutaj scenariusze prowzrostowe są faworyzowane.
Rynek srebra zachowuje się bardzo podobnie do ceny złota z powodu bardzo silnej korelacji między tymi dwoma aktywami. No i ropa naftowa, która wyraźnie odbija od poziomu 77 dolarów i nawrót tendencji spadkowej może mieć miejsce w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe faktycznie będą spadać. I wygląda na to, że mamy nowe poziomy odniesienia. Wsparcie 70 dolarów, gdzie prawdopodobnie Amerykanie odnawiają, czyli odkupują ropę naftową, uzupełniają rezerwy strategiczne tego surowca, i opór w okolicach 77 dolarów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. No i być może rynek przez parę kolejnych dni albo nawet tygodni będzie się konsolidował, balansował między tymi dwoma poziomami. Czy tak się stanie, będziemy to bardzo ściśle monitorować, z powodu oczywiście tego, że wycena ropy naftowej ma bardzo duży wpływ na inflację w Stanach Zjednoczonych, o czym przekonaliśmy się w tym tygodniu, dlatego też im niższa będzie cena ropy naftowej, tym niższa będzie inflacja w Stanach Zjednoczonych za grudzień, a tym większe będą głosy o tym, że jednak Fed blefował i że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, pomimo tego, że przekazy Fedu, przekazy ECB były naprawdę jastrzębie. Dlatego też ropa naftowa to jest klucz do tego, żeby zrozumieć, jak naprawdę rynek wycenia szansę na przyszłą trajektorię stóp procentowych na całym świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. I oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, to ja zachęcam do materiałów edukacyjnych XTB tam na dole. Link w opisie i link w komentarzu. A dzisiaj na tapecie jest to, czy przełom w medycynie podbije giełdę. To jest temat, na który warto zwrócić uwagę. Zachęcam do tych materiałów. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam.